Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Wracamy sobie do formatu sprzed wielu miesięcy, mianowicie porozmawiamy sobie o EA Sports FC, ponieważ w ostatnich dniach spłynęło do nas wiele informacji właśnie na temat kolejnej edycji gry, czy ostatniej, czy może takiej edycji, która już będzie na zawsze z nami. Tego nie wiadomo do końca, natomiast w każdym razie kolejnej edycji gry FIFA pod starą nazwą, no ale będziemy sobie mówić dzisiaj o nowościach, zarówno tych niepotwierdzonych, jak i tych potwierdzonych, także po prostu zapraszam Was do oglądania. Serwer na Discordzie Coins Kingdom oferuje porady dotyczące handlu oraz inwestycji, które są analizowane przez ludzi z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Poprzez regularność oraz wspaniałą atmosferę na serwerze będziecie w stanie notować regularne zyski w FIFA 23. Serwer posiada również własną stronę internetową coinskingdom.pl. Polecam regularnie śledzić serwer oraz mój kanał, ponieważ będą organizowane konkursy dla widzów, w których będzie można otrzymać dostęp do serwera VIP zupełnie za darmo. Rozpoczniemy sobie od gorącego tematu, mianowicie data premiery gry. Początkowo były spekulacje, że może nawet lipiec, no co raczej było przez wielu brane jako żart bardziej niż jako fakt. Natomiast później mieliśmy to przedstawione jako 28 sierpnia, nawet na takiej ładnej grafice, więc to było w miarę legitne. No i szczerze mówiąc, po prostu również w to uwierzyłem, natomiast jak się okazuje, mamy coraz więcej informacji mówiących nam o tym, że raczej będziemy to wszystko mieć 29 września. No i jak to będzie ostatecznie? Generalnie tego nie wiadomo, ponieważ jej nie potwierdziło żadnej z tych dat. Czyli na ten moment nic nie jest potwierdzone, natomiast znając jej, raczej to będzie ten koniec września, 29 września czy coś takiego. No i to będzie mniej więcej podobna data jak FIFA 23 wychodziła chyba 1 października, z tego co pamiętam, więc tam 2 czy tam 3 dni różnicy raczej nie zrobi po prostu jakiejś wielkiej różnicy. W każdym razie jest to moim zdaniem bardzo prawdopodobne, że będziemy mieć to w podobnej dacie właśnie wypuszczone co FIFA 23. Kolejna nowość, o której pewnie część z Was wie, natomiast muszę o tym powiedzieć, ponieważ o tym jest naprawdę chyba najbardziej gorący temat w ostatnim czasie właśnie w sprawie EA Sports FC, mianowicie karty kobiet w Ultimate Team znajdą się właśnie w EA Sports FC. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, czy to będzie połączone z trybem mężczyzn, czy też będą dwa osobne tryby, no bo jeżeli ta pierwsza opcja, to ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie tego, jakby to miało funkcjonować, że zawodniczki miałyby grać załóżmy w jednych meczach co zawodnicy, no i prezentować bardzo podobny poziom pewnie, jak się okazuje, bo statystyki będą pewnie w ten sam sposób prowadzone, nie sądzę, żeby nagle kartę kobiet dostały po 40 overalla, natomiast uważam, że to jest bez sensu, szczerze mówiąc, żeby to było razem z mężczyznami. W wirtualnych klubach, okej, jest to zabawa, w pełni to rozumiem, ponieważ jest to zabawa, no i coś takiego już mamy. Natomiast w Ultimate Team mimo wszystko jest to bardziej competitive mode, że tak powiem, czyli to taki po prostu do rywalizacji. No i nie pasuje mi to troszkę, jeżeli po prostu kobiety miałyby grać razem z mężczyznami w jednych meczach. No to teraz pora na temat, który omawiamy sobie co roku, mianowicie ambasadorzy. Mamy Hyunmin Sona, Kiliana Mbappe, Juda Bellingama, Viniciusa Juniora. No i być może będzie więcej tych ambasadorów, na ten moment mamy tych 4. Jak zwykle to bywa, pewnie to będą karty, które będą możliwe do wypożyczenia na początku gry. No i pewnie będą to zawodnicy, którzy będą mieli własny styl biegu i takie rzeczy. Jednak liczę na to, że mimo wszystko w tym roku będzie tych zawodników więcej z takim własnym stylem poruszania. Jednak jestem przy opinii po prostu, że te karty ambasadorów zazwyczaj mają troszkę lepsze te karty w samej grze, troszkę lepiej ci zawodnicy się zachowują. No oczywiście nie chodzi mi też o to, że na przykład taki Neymar, który nie jest ambasadorem tej karty, nie ma tego movementu w samej grze, nie ma, natomiast po prostu zawodnicy na poziomie przykładowo Bellingama, niektórzy tego nie mają, a sam właśnie Anglik takowy movement posiada. No i pierwsze spekulacje dotyczące ikony, chyba na ten moment jedyne, mianowicie Paco Gento, 6-krotny zwycięzca Ligi Mistrzów, troszkę nie moje czasy, natomiast jeżeli takie osiągnięcia na koncie tego zawodnika, oczywiście stricte drużynowe osiągnięcia, ponieważ no 6 razy zwyciężyć w Lidze Mistrzów to jest naprawdę rzadkość, no i moim zdaniem mimo wszystko za takie nawet drużynowe osiągnięcia powinno się kartę ikony dostawać, ponieważ jest to po prostu spektakularne osiągnięcie. Teraz powiemy sobie może o trailerze, który ma być w lipcu. W lipcu mamy zobaczyć pierwszy trailer, w połowie lipca mniej więcej ma się ukazać właśnie pierwszy trailer ukazujący nam jakiekolwiek informacje, ciekawsze, większe informacje w sprawie właśnie kolejnej edycji gry. No to teraz może coś dla fanów paczek. Dynamic
packs, czyli oczywiście dynamiczne paczki czy coś w tym stylu. No i będzie to mniej więcej polegać na tym, że im więcej otwierasz paczek, tym większe masz szanse na spakowanie karty o wysokim ratingu lub karty specjalnej. Tak dosłownie przetłumaczyło tego tweeta właśnie na język polski. Generalnie polega to na tym, że im więcej paczek będziemy otwierać, tym wreszcie będzie większa szansa na trafienie czegoś lepszego, czyli teoretycznie po prostu takie duże pack openingi powinny koniec końców wychodzić po prostu na plus. Bardziej będzie się opłacać otwierać po prostu dużo tych paczek. Jednak to pewnie będzie też działało tak, że nawet gdy otworzymy, nie wiem, łącznie 90 paczek, a ktoś otworzy 90 tych samych paczek jednego dnia, no to teoretycznie mamy te same szanse na trafienie właśnie danej karty. No chyba, że będzie to działało tak, że właśnie to będzie, powiedzmy, w danym okresie czasu wzrastała ta szansa, wzrastało to prawdopodobieństwo, no i na przykład po dwóch tygodniach już będzie się to resetowało, albo nie wiem, po nawet dwóch dniach będzie się to resetowało i będziemy mieć znów te szanse wyzerowane. Fabrizio Romano, czyli oczywiście duża postać w świecie piłki nożnej, generalnie na Twitterze ukształtowała się jego pozycja, myślę, że większość z was tego pana kojarzy, podobno ma być w EA Sports FC, nie wiem jaką rolę ma w tej grze pełnić, nie wiem co on tam będzie robił, natomiast mimo wszystko jego twarz na pewno w jakiś sposób promuje samą grę, no i oczywiście sam zainteresowany odpowiedział na tego tweeta, czy jesteśmy spragnieni więcej, oczywiście, że tak w przypadku Fabrizio Romano, czyli no specjalisty, zwłaszcza chyba w zakresie ruchów transferowych, ruchów na rynku transferowym, na pewno jesteśmy zainteresowani tym, co ma nam do powiedzenia. Barcelona powraca, mianowicie EA Sports FC będzie miało pełne prawa do pokazywania właśnie Barcelony, no i po prostu ich stadionów, ich twarzy i tak dalej w samej grze. No nie było tego właśnie w tej edycji gry, więc możemy mówić o małym powrocie Barcelony, więc no na pewno pozytywna informacja, no bo jednak jeden z większych klubów na świecie przyda się w samej rozgrywce. Potwierdzone ligi w EA Sports FC, tutaj na tej grafice widzicie po prostu wypisane wszystkie ligi dostępne w grze. Na koniec dosyć gruba sprawa, która jednak nie jest potwierdzona w samej grze, mianowicie wątpliwości dotyczące rynku transferowego, o tym słyszymy już od wielu miesięcy, mianowicie no EA zastanawia się, czy brak rynku byłby możliwy generalnie w samej grze. Moim zdaniem rzecz, która naprawdę w niewyobrażalnym stopniu może zmienić nam grę, ponieważ no umówmy się, tak naprawdę Ultimate Team opiera się w całości na rynku transferowym, zatem czy jest to dobra zmiana? Moim zdaniem nie, no ale tak jak mówię, nic nie jest potwierdzone, są to wyłącznie spekulacje, jednak są podobno tego typu testy. Na koniec taka rozkmina, oczywiście nic potwierdzonego, natomiast wyobraźcie sobie, że Football Manager ma dobry gameplay, bo naprawdę to jaki zasób możliwości ma ta gra, no to wiadomo, każdy wie jak genialna to może być zabawa. Natomiast oczywiście gameplayu żadnego tam nie znajdziemy, no i właśnie to jest to, czym przegrywa właśnie ta gra z FIFA. Szczerze mówiąc, nigdy nie rozumiałem tego. Widziałem wiele zmian w Football Managerze, które na przestrzeni lat były robione, natomiast dlaczego nigdy ktoś nie wpadł na to, żeby po prostu dodać do niej gameplay? Przecież to by było, kurczę, no może trudne, może i byłaby to duża zmiana, natomiast mimo wszystko myślę, że to by była przełomowa zmiana i myślę, że po prostu by się lepiej sprzedało. Natomiast nie ma co gdybać, po prostu zakończmy dzisiejszy materiał. Trzymajcie się, no i cześć.